Czy może coś wam powiem? Niewierność narodu wybranego, tego umiłowanego dziecka Pana Boga, jest dziś powodem płaczu i bólu Jezusa. Wychodzi na górę oliwną, by zachwycić się widokiem miasta, majestatem świątyni, by kontemplować to, co widzi. A do oczu napływają łzy, bo oprócz murów otaczających miasto i tych wzniesionych z taką pieczołowitością, widzi mury wewnątrz ludzi. Skamieniałe serca, zamknięte na wszystko, co mówił i czynił. Za kilka dni opuści to miasto, by wyjść na wysypisko śmieci, by tam zostać wywyższonym na krzyżu. A wcześniej został odziany w płaszcz karłatny i wyszydzony. Płacze nad przyszłością mieszkańców, którzy umiłowali bardziej przepisy niż prawdę. Przyniósł pokój, a spotkała go śmierć. Przyniósł miłość, a otrzymał potępienie. Bo nie rozpoznano czasów i znaków. Niestety nic się nie zmienia. Kościół założony przez Boga dla grzeszników jest także nierozpoznawany i wzgardzony. Po części z winy wszystkich jego członków, a po części z niezrozumienia idei Pana Boga. Ten postępujący proces technologiczny świata, wszelkie nowinki są jak gęsto zapisane menu w restauracji. Przyglądamy się, wertujemy strony i nie wiemy, co mamy wybrać. Może decydujemy się na cokolwiek, choć nawet nie wiemy, czy będzie nam to służyć i smakować. Tak dziś jesteśmy zagubieni wśród wszelkich możliwości i atrakcji, a nie jesteśmy w stanie wszystkiego doświadczyć. Przez to odrzucamy to, co wydaje nam się zbędne. Tym Boga, którego się nie zna i nie rozumie. Święty Bazylii Wielki powiedział: z przerażeniem myślę o niebezpieczeństwie, że mógłbym przez nieuwagę lub pochłonięcie się próżnościami zapomnieć o miłości Boga i być dla Chrystusa przyczyną wstydu i hańby. Tylko dziś człowiek odchodzi od wiary przez nieuwagę, czy raczej świadomie? Możemy dziś zobaczyć rozwiniętą społeczność w dziedzinach nauki i technologii. W dalszym ciągu ta społeczność jęczy i płacze, bo żyje wśród egoizmu swoich członków. Wyrasta wśród przemocy i moralnego nieładu. Wszystko zepchnięte w więzy indywidualizmu. Doświadczamy tego w pracy, w szkole, w kościele, w domu. Każdy pochłonięty swoimi sprawami, nie mający ciągle czasu. Niby przez telefon i ten internet mogę łączyć się z całym światem, a jednocześnie jestem tak daleko od tych, którzy mnie potrzebują. A Jezus? On jest cały czas dla swoich dzieci. Obecny, a nawet wychodzący nam naprzeciw. Bardzo dobrze ujął to papież Benedykt. Prawdziwy Bóg wychodzi nam na spotkanie z rozbrajającą łagodnością miłości. Bóg nie trzyma nas na uwięzi. Nie chowa pod kloszem, bo Jezus mówił o nas bracia, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Uczeń nauczy się dopiero wtedy, kiedy sam coś zrobi. Kiedy się pomyli i popełni błąd, bo wtedy wyciągnie wnioski. Nie ma więc co nad nim nadskakiwać i chronić go z każdej strony. Wtedy spotka nas tylko niewdzięczność i szyderczy uśmiech, że my możemy sobie pogadać, a on i tak ma to gdzieś. A Bóg czeka, bo jest wierny. Choć w historii różnie występował przeciw Izraelowi, to nigdy go definitywnie nie przekreślił. I nas nie przekreśla, choć czasem zapłacze, bo taka jest jego czułość, którą nas obdarza i tak wzniosła jest jego miłość. Niech Pan wam błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.